strony malinowy nos. Servus! Servus! Servus, z tej strony malinowy nos. Witajcie w trzeciej już części nastawu z winem dyniowym robionym bez użycia wody na soku jabłkowym. Kto nie widział poprzednich części, a jest ciekaw, jak to wino powstawało i z jakich składników, to zapraszam do pierwszej i drugiej części. Linki będą pod filmem w opisie. Wino to nastawiałem prawie rok temu w grudniu. No i zobaczymy, jak smakuje, jak się ma. Mam przygotowane butelki w razie czego, bo może byśmy to wino już dziś zabutelkowali. Jest teraz okres dyniobrania, także można się gdzieś zaopatrzyć w dyni i pomyślałem, że warto by było skosztować właśnie wina z dyni. Zachęcić was do takiego wina, albo zniechęcić, albo nic nie powiedzieć, zobaczymy. Także póki co pobiorę pipetą próbkę do kieliszka wina, skosztujemy je i będziemy myśleć, co z nim dzisiaj zrobić. Czy jest lak tylko z nadosadu, czy może już zabutelkować, albo może dosłodzić, albo coś jeszcze dodać. Zobaczymy. I tak wygląda to nasze winko. Ładny kolorek, troszkę ciemniejszy, bo tutaj kilogram rodzynek był dodany, z tego co pamiętam, do tego wszystkiego. Także prezentuje się ładnie. Wyklarowane jest ładnie. W zapachu czuć ostrość lekką. Tam były dwie papryczki. Może to przez to? A może nie, zobaczymy. Taką delikatną ostrość. Cukier czuć. Także powinno być słodkie. No zobaczmy. Muszki latają jeszcze. Ło! Dość mocne. Półwytrawne może. Cukru nie ma aż tak dużo. Bardzo ciekawy smak. Nie wiem, do czego go porównać. Jestem mile zaskoczony. Smak jest fajny. Dyni zdecydowanie dałbym więcej, bo nie było jej za dużo. Powinno być jej tu dużo więcej. Albo rozdrobnić i wycisnąć sok z dyni, albo dać jej więcej. Sok jabłkowy jest ok. Który był dodany, nawet się wyklarowało, mimo że to był sok tłoczony. A często są problemy z klarowaniem. No, ciekawe winko. Naprawdę ciekawe, tylko zdecydowanie więcej dyni. Dynia tutaj jest strasznie praktycznie nie czuć. Przynajmniej tak mi się wydaje. A to dynia tu jest głównym składnikiem, także zdecydowanie tej dyni musimy dać więcej. Ale tak, to wino było bardzo fajne, bardzo ciekawe. Także myślę, że warto, może ja w tym roku zrobię wino dyniowe. Na samym soku, bez innych dodatków i tej dyni wycisnę. Jak mi się uda zorganizować dynię, to zrobię jeszcze raz wino dyniowe. Tylko spróbuję dynię, większą ilość dyni odcisnąć, rozdrobnić i odcisnąć, albo przepuścić przez sokowirówkę i odcisnąć. Żeby tej dyniowości było dużo więcej. No i oczywiście na soku jabłkowym myślę tak samo zrobię. No dobra, czyli wino nadaje się do butelkowania, jest wyklarowane. Przefermentowane, ok jest, nic nie zmieniam. Rok czekało w balonie, więc pora balon zwolnić. W porządku, wciąg dalszy. Także wyciągam butelki, zlewam wino z nadosadu do wiaderka fermentacyjnego z kranikiem i kranikiem będziemy butelkować wino dyniowe i tym się teraz zajmę. Behind my door, there is a floor, there is a head. There is a bed, inside the bed, there is a dwarf, the dwarf asks you a secret question, and the question leads you to one of the mystery door. Mystery! Mystery door! Where do you lead? Where...
No i jak widzicie, winko mam już w butelkach, a jeżeli ciekawi was smak tego wina, to musicie u siebie nastawić takowe winko. I pierwsza część odcinku za nami, a teraz mały bonusik, bo z piwnicy wyciągnąłem jakiś balon z winem i przyjrzymy się mu, zlejemy je z nadosadu, jak już mam wężyk i wiadro w użyciu. I tutaj wam jeszcze chciałem pokazać, jak ładnie tutaj wyłapują mi się muszki owocówki. Jeżeli macie z nimi problem, to na kanale jest filmik z przepisem, jak zrobić taką miksturę, żeby się ich pozbyć. I zobaczcie sami, co udało mi się znaleźć w piwnicy. Ciemne winko, podpisane wino z kakao, styczeń 2018 rok, także 3-letnie wino z kakao. Zlejemy je dziś z nadosadu, tego na górze i tego na dole. Skosztujemy i tyle. Na pewno nie będę go butelkował, bo tutaj jest jakaś taka glutowatość na górze, na dole. Zobaczymy, czy coś z klarownością już się zrobiło, czy się zaczyna klarować i czy w ogóle jest pijalne, bo kojarzę, że było kiepsko pijalne. Także będzie okazja ocenić, jak się ma wino z kakao. I zobaczcie sami, jak ono wygląda. Tutaj jakiś osad się na górze pojawił. Jakaś warstwa nie wiadomo czego. Nie wygląda na wyklarowane, ale to w balonie nie widać. Pobiorę próbkę do kieliszka, zobaczymy, jak się ma to nasze winko, jak smakuje. No i zobaczcie sami, klarowność kiepska. Kiedyś chyba było dużo gorsze. Już widać jakieś przebłyski. Także z klarownością jeszcze nie jest najlepiej. Ale nic się nie dzieje złego. Ja to wino zleję z nadosadu. Umyję balon, zleję z powrotem. Trochę tutaj duża poduszka powietrzna jest, to może później poszukam mniejszego balonu i odstawię do piwnicy na kolejne 2 lata, na spokojnie. Dobra, ale skosztujmy. Pachnie kawowo, kakaowo. Tak. Taki zapach. Wina kakaowe, kawowe. Jak robiłem skałę wino, to też nie było jakieś takie specjalne. Zobaczymy, jak kakao. Słodkie. Kakaowe. Lepsze niż kawowe, moim zdaniem. Ale nie powala. Ale złe nie jest. W wersji słodkiej jest, powiedzmy, że nawet pijalne. No, ale w niczym nie powala. Nie klaruje się po 3 latach. Smak kakaowy. Także słodki kakao z alkoholem w płynie, bym powiedział. No dobra, nie będę się rozwodził nad smakiem i kieliszkiem. Ściągam wino z nadosadu wężykiem. I liczę na to, że kiedyś się wyklaruje. I zobaczcie, ile osadu tam jest zbitego. O. Także tego się pozbyłem. I powinno się dalej ładnie klarować. I ja później poszukam jakiegoś mniejszego balonu 10-litrowego, żeby to wino przelać, żeby poduszki powietrznej nie było. Bo chcę je odstawić na kolejny rok czy 2, także im mniej tego powietrza, tym lepiej. To nie jest krótki okres czasu, tylko dłuższy, także tego już nie będę wam pokazywał. Jak widzicie, testuję i robię różne smaki, żeby ocenić, co jak wychodzi, co jak smakuje, co mi smakuje, co jest pijalne, co nie jest. Będę wiedział, zrobię takie winko raz i będę wiedział, czy chcę je robić częściej, czy nie. Proste. I was też gorąco zachęcam do eksperymentowania ze smakami i nastawami różnymi. A póki co ja się z wami żegnam, uśmiechu od ucha do ucha i pogody ducha! Servus!